Mildes. Mildes to taki jogurt, co ma w środku świeżutkie owoce. Rosły sobie na słoneczku i nikt ich nie poganiał, żeby szybciej dojrzewały. Z owocami jak z ludźmi. Jak się je pogania, to chudną. Wyobraźcie sobie, takie smaczne owoce z jogurtem. Aż miło pomyśleć, co się właśnie zjadło. Mildes. Pan Józef go lubi. Masz gorączkę? Dreszcze? Bolą cię mięśnie? W stanach grypowych reaguj natychmiast przy pierwszych objawach. W stanach grypowych oscilokokcinum. Oscilokokcinum jest lekiem homeopatycznym. A dla mnie? Wiesz, kochanie, przedałabym ci wszystko. Ale nie moje transpole. Kostka toaletowa Domestos, łatwa w użyciu, niezrównanie silna i trwała w działaniu, znakomicie odświeża muszlę klozetową. Zawsze czysto i świeżo. Zawsze Domestos. Kukurydziane snaki w trzech smakach. Pryć! Jeśli nie masz, bo nikt nie ma, szczęki na zawiasach, szczęki na żawiarkach, szczotkę zmień, na rycz akces. Aktywny czubek i włosie różnej długości zapewniają doskonałe mycie trudno dostępnych zębów. Dociera do każdego zęba. Rycz akces. Teraz Milka ma dla wszystkich wielką niespodziankę. Za jedyne złoty 99 najdelikatniejsza czekolada z alpejskiego mleka wędruje prosto do twoich ust. Milka, daj się skusić. Tylko złoty 99. Mój tata nigdy nie płaci rachunku. Bo nie musi. Robi to za niego jego bank. W sklepie wszystko bierze za darmo. Nie żartuj, płaci kartą PKO Visa Classic. Tata wyciąga pieniądze ze ściany. Znów przesadzasz, po prostu korzysta z karty bankomatowej PKO Express. Kiedy nie mieliśmy pieniędzy i tak kupiliśmy nowy telewizor. To też proste, zwykły kredyt. Mój tata to czarownik. Marzyciel, twój tata po prostu ma konto osobiste w powszechnej kasie oszczędności. PKO BP, blisko ciebie. Filiżanka herbaty Dilma to tysiące kilometrów przebyte w jednej chwili. Ceylon, rajska wyspa. Tak daleko, a przecież wystarczy wyciągnąć dłoń, by sięgnąć po najpiękniejszy dar ceylońskich wzgórz. Dilma, herbata wyjątkowa. Tom Cruise i Brian Brown w brawurowo zagranej komedii obyczajowej Cocktail. Młody, ambitny chłopak znajduje spełnienie swoich zawodowych marzeń za kontuarem wielkiego baru. Kto by pomyślał, że w barze można się tyle nauczyć? Cocktail w czwartek 30 października o 19.55. Polecamy. Film ten będzie niedostępny drogą satelitarną. Prosimy o odbiór z nadajników naziemnych. Panie Miyagi, słowo stało się ciałem. Póki co wygląda to może mało zachęcająco, ale trzeba myśleć perspektywicznie.